słomka. Taka jak są w barach. Są lub nie ma. Ale co ciekawe, słomka można bardzo dobrze zrobić, bo siły, które na nią działają, są nieduże. W związku z tym dają bardzo spektakularny efekt. Kiedy zbliżam dłoń, to pociąga za sobą słomkę. Albo w stronę mojej partnerki. Wiecie dlaczego? Podmucham. Nie widzicie mojej twarzy. Uwaga koncentruje się na słomce. Dmucham i słomka się toczy. Problem polega na tym, żeby toczyła się zawsze w tę stronę, w którą chcę. Dobrze, żarty na bok. Pani Gosiu. Talia tak. Talia jak ludzie. Z jednej strony wszyscy jednakowi, a w gruncie rzeczy każdy inny. Proszę wybrać sobie jedną z tych. Dama kier. Tak, dobrze. Świetnie, że dama. Zbliżam się do Państwa poprzez fakt, że kamera zbliży się do mnie. I tę słomkę wbijemy może z drugiej strony. Wbiję w damę. Auć. Hop. Aż jej się oczy zamknęły. Proszę spojrzeć. Ale co ciekawe, to widać w środku karty. Wzór karty, prawda? Czy kamera też jest w stanie tam zajrzeć? Być może. W związku z tym rodzi się podejrzenie, czy tutaj nie ma jakiejś dziury. Czy widzi Pani jakąś dziurę tutaj? Nie, nie widzę. Świetna odpowiedź. Ponieważ odpowiedź jest konkretna. Pytałem, czy widać dziurę? Tej dziury nie widać. Kiedy ją przesunę na bok, także jej nie widać. Mogę ją w ogóle zsunąć z karty i dać Pani dłoni. Tylko proszę jej nie wkładać do kieszeni, bo będzie Pani miała dziurę w kieszeni. A karta cała i zdrowa. No pięknie, no gratulacje.